Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Na sam początek, jak zawsze, wielka prośba do wszystkich o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Tam na dole sobie kliknijcie, dziękuję bardzo, naprawdę to pomaga, jest miłym gestem, więc super, dzięki wielkie. Nie miało dzisiaj być ogólnie filmu na tym kanale, ale sporo osób pisało, żebyśmy wrzucili dubla od Patryka, jeżeli takowy się pojawi, a takowy się pojawił. Trzy ostatnie kupony od Patryka, dwa trafione, jeden poprzedni nietrafiony, zabrakło tam gola w Austrii, więc dzisiaj lecimy z kolejnym dubelkiem właśnie od Patryka. Oczywiście będzie konkurs, ale na sam początek powiem o promocji. Jeżeli nie macie konta w Betclicku, normalnie, legalnie można sobie tam grać i założycie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy 50. Tak jak widzicie teraz na grafice, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie kursy. Jeżeli kupon nie wejdzie, wraca do was 5 dych, które możecie od razu wypłacić. Nie musicie grać dalej, nie musicie obracać. Fajna promocja dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Lecimy z konkursem. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 5 dych? To co zawsze: subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Slavią Praga a Midtjylland. Dodatkowo jak zawsze dopisujecie swój login gracza z Betclicka. Typujemy do 21.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclick nie biorą udziału w zabawie. No i przechodzimy do tego potężnego dubla, 1007 zł do wygrania, czyli podobny dubelek do tych trzech poprzednich. I lecimy z lekką argumentacją na początek. Mecz Maccabi Tel Aviv w Salzburg, tutaj over 2,5 goli od Patryka. Według izraelskich mediów w zespole z Tel Avivu 13 osób zostało zakażonych koronawirusem. Wśród nich jest aż 6 piłkarzy, którzy nie będą mogli zagrać z Salzburgiem. Mecz powinien odbyć się w planowanym terminie, lecz Maccabi ma zagrać w mocno osłabionym składzie. Mimo to zespół z Izraela w ostatnich 8 meczach strzelał gole, a łącznie trafiali do siatki 15 razy. Salzburg notuje serię 14 meczów z minimum jednym golem, w których strzelili aż 51 bramek. Tutaj według Patryka overek 2,5 goli powinien zostać pokryty i to jest pierwsza propozycja na kuponie, a dorzucony jest overek 1,5 gola w meczu Slavii z Midtjylland. Tutaj Prażanie w tym sezonie ligowym zagrali 4 spotkania, z których wygrali 3 i jedno zremisowali. Ich bilans bramkowy to 15-2. Slavia w ostatnim czasie pokazała, że potrafi awansować do europejskich pucharów i będą chcieli powtórzyć wynik z zeszłego sezonu, gdy udało się awansować do Ligi Mistrzów. Co więcej, udało się ugrać 2 punkty na Interze Mediolan i Barcelonie. Również duński zespół lubi strzelać gole. W zeszłym sezonie strzelali 61 goli w 36 meczach i aż 29 razy tracili gola. Atrakcyjny do dubla wydaje się typ na 1,5 gola w tym meczu. Oczywiście można sobie wziąć wyższą linię, ale tutaj 1,34 na minimum 2 gole w meczu jest jakby wystarczający. Dla Patryka tak wygląda ten dubel, czyli jakby mocne podwojenie, tak jak na trzech ostatnich kuponach, i trzymamy mocno kciuki, żeby to siadło. Na sam koniec, moi drodzy, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do grup, linki macie w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, 5 rzeczek trafi do kogoś z was, mocno trzymamy kciuki za wszystkie zagrane kupony, żeby jak najwięcej tego siadło. Trzymajcie się, do usłyszenia.